Witajcie. Ten materiał będzie na temat tego, że Bóg jest miłością. Będąc wczoraj w górach, tutaj w Szkocji, przyszedł mi na myśl tekst z Księgi Izajasza o tym, jaką Bóg ma miłość do nas. Dlaczego akurat w górach mi przyszedł na myśl ten tekst? Chcę, abyśmy go przeczytali i powiem, wytłumaczę, czemu akurat chcę od niego zacząć. Księga Izajasza 54:10. A choćby i góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od ciebie, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który lituje się nad tobą. A choćby i góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od ciebie. Co to oznacza? Dlaczego mnie to tak dotknęło wczoraj, jak sobie przypomniałem ten werset, będąc w górach? Ponieważ patrząc dookoła, jak już byłem gdzieś tam na jakimś szczycie, tak? Patrząc dookoła na te wszystkie potężne góry, jak one dumnie tam stoją, i nie ma możliwości, aby one w jakikolwiek sposób się zachwiały, bo są tak potężne te góry, tak? Jak człowiek jest w górach, to może to zauważyć. Zdjęcia tak tego nie oddają, chociaż może je wstawię. Wstawię może kilka zdjęć, abyście sobie zobaczyli, ale jak ktoś z was był, powiedzmy, kiedyś w górach, to ma pojęcie, o co chodzi w tej kwestii, tak? Że góry są potężne i nawet jeżeli one by się zachwiały, nawet jeżeli by coś takiego nastąpiło, chociaż to jest, wiecie, Bóg dał to porównanie, aby pokazać, że nawet coś tak potężnego jak góry mogą się zachwiać, tak? Ale nie zachwieje się miłość Boga do nas. Tu mam napisane miłosierdzie. Nie wiem, jak jest w hebrajskim, w tysiąclatce, powiedzmy, jest napisane, że miłość. Nie wiem, czy jest użyte to hebrajskie słowo, które oznacza miłość, ale miłosierdzie, jeżeli chodzi o litość Boga, to chodzi ogólnie o to, że Bóg, że jest coś pozytywnego w każdym razie, tak, co Bóg ma dla nas, czy to jest miłość, czy miłosierdzie, to od nas nie odstąpi. Ok? To od nas nie odstąpi, jeżeli chodzi o samego Boga. Bo my sami, do czego za chwilę przejdę, tak, my sami możemy sobie stworzyć pewne problemy, jeżeli chodzi, powiedzmy, o grzech. To on może spowodować, że my nie odczuwamy tej miłości, ale ona jest dostępna dla każdego. O tym dzisiaj chcę głównie powiedzieć, że Bóg miłuje nas, ale abyśmy my odczuwali tą miłość, to my musimy o to zadbać. W jaki sposób? O tym za chwilę powiem. Nowy Testament. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu. Pierwszy list Jana 4:16. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość. Czyli o co tutaj chodzi? My jako chrześcijanie musimy wierzyć w miłość, którą Bóg ma do nas. My musimy w to wierzyć. Tak? To jest jakby podstawą do tego, abyśmy odczuwali Bożą miłość. Jeżeli ktoś nie wierzy, że Bóg go miłuje, to on nie będzie miał tej miłości w sobie. Bo przez wiarę trzeba to przyjąć, tak? To, że Bóg nas miłuje.
musimy to przyjąć przez wiarę. Inaczej jakby nie dajemy dostępu do... Bóg i tak nas kocha, tak, ale nie aktywujemy tej miłości w nas, tak? Nie odczuwamy tego wtedy w sobie, jeżeli nie wierzymy w tą miłość. I to nie jest kwestia polegania na emocjach, tylko to jest prawda, tak? Wielu ludzi mówi, że miłości nie można odczuwać. Wiecie co? Dla mnie to jest w ogóle dziwne. Mówią, wiele osób tak mówi, ale dla mnie to jest dziwne, ponieważ ja tak często odczuwam Bożą miłość. Mam to w sobie, że dla mnie to jest absolutnie kwestia, którą można odczuwać. Zwłaszcza jeżeli pamiętam, jak po raz pierwszy poznałem Jezusa. Czyli mowa o nowym narodzeniu. To pierwsze co, to właśnie odczułem Bożą miłość. Przebaczenie za grzechy, miłość Bożą, jak się wlewa we mnie. I to nie było dlatego, że ja wykonuję jakieś uczynki, że to jest tą miłością, tak? Oczywiście z inspiracji miłości wykonujemy jakieś uczynki, ale mówię w tej chwili o tym uczuciu, że realnie odczułem, że Bóg mnie miłuje, tak? Więc to absolutnie jest uczuciem. Nie zgadzam się absolutnie z ludźmi, którzy mówią, że miłość nie jest uczuciem. Jakbyśmy byli jakimiś maszynami, że nie wiem, okej? Miłość jest uczuciem. Poza tym apostoł Paweł pisał, że gdyby miał pewne uczynki, tak, tak parafrazuję, ogólnie mówię, gdyby miał pewne uczynki, czynił to i tamto, a nie miałby miłości, czyli miłość to jest coś, co człowiek ma, a nie miałby miłości, tak, to nic by mu to nie dało. Czyli człowiek powinien mieć w sobie Bożą miłość. I to wpływa na nasze emocje, tak? Miłość Boża jest w nas wlewana, jesteśmy w stanie realnie to odczuć. I właśnie przejdę w tej chwili do listu do Rzymian. Nie, pierw Ewangelia według świętego Jana, bo chcę pokazać, że Jezus nas umiłował, tak? Oddając za nas swoje życie. Ewangelia według świętego Jana 15:13. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli robicie to, co wam przykazałem. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Ale ten jeden tekst, 13 werset. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Nie ma większej miłości, a wiemy, że Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Więc jeżeli ktokolwiek z was mógłby zwątpić w Bożą miłość, to niech pamięta, że Jezus oddał swoje życie. Tutaj jest napisane za przyjaciół, ale nie miej na uwadze, że tylko za swoich przyjaciół, bo Jezus umarł przecież za każdego najgorszego grzesznika. Barabasz wyszedł na wolność, tak? Zabójca. A Jezus został ukrzyżowany. To jest pokazana ta wymiana, tak? Że On wstawił się za przestępcami, jak jest napisane, Pan Jezus. Że tak ich może usprawiedliwić. I istotnie usprawiedliwia. Więc Pan Jezus, jest napisane tak, bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc Bóg umiłował wszystkich ludzi na całym świecie. Tylko należy przyjąć tą Bożą miłość i uwierzyć tej miłości, jaką Bóg ma ku nas. Jeżeli ktoś
ma z tym problem, niech pomyśli o krzyżu właśnie, o tym, co uczynił Jezus. Jeżeli ktoś ma problem, aby to przyjąć, powiedzmy, tak? Że w jaki sposób Bóg mnie miłuje, jak to możliwe. Niech pomyśli o tym, że Jezus, niech taka osoba pomyśli o tym, że Jezus umarł za ciebie, tak? Za twoje grzechy. Wtedy będziesz wiedział o tym, że Bóg cię umiłował. Bo Jezus umarł za każdego człowieka. Tak bowiem Bóg umiłował świat, wszystkich ludzi na całym świecie, tak? Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo, aby stali się dziećmi Bożymi. Więc należy to przyjąć ogólnie, tak? Bez tego nie ma aktywacji Bożej miłości w nas. Może, wiecie, Bóg kocha wszystkich ludzi, ale pytanie jest właśnie, czy my kochamy Jego. I o tym chcę teraz właśnie powiedzieć, jeżeli chodzi o moment jeszcze, bo przejdę do listu do Rzymian. List do Rzymian 5:8. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Znowu, dowód Bożej miłości dla nas jest to, że Chrystus za nas umarł. To jest dowodem Bożej miłości. I tutaj nie ma miejsca, żeby jakikolwiek chrześcijanin wątpił w to, czy Bóg go kocha, czy nie. Bo zostało to już udowodnione 2000 lat temu na krzyżu. Tak? Kwestia polega na tym, tak jak czytałem w pierwszym liście Jana, żeby myśmy uwierzyli tej miłości, jaką Bóg ma ku nam. Trzeba w to uwierzyć, że Bóg ciebie kocha, tak? I wtedy to przyjmujesz, tą miłość. List do Rzymian 8:35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? To jest ważne, bo chcę, abyście coś pojęli. Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie. Zauważcie, że Paweł tutaj wymienia rzeczy zewnętrzne, tak? Czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, głód, czy nagość, czyli powiedzmy mowa o hańbie jakiejś, czy nawet hańba, jaką byśmy znosili u ludzi, czy to nas odłączy od miłości Bożej, tak? Albo niebezpieczeństwo, albo miecz, czyli jakaś przemoc. Jak jest napisane, z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź, ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Znowu. Biblia w kółko powtarza nam, że Bóg nas umiłował, tak? I znowu, jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, czyli nawet te duchowe rzeczy, tak? Ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Miłość Boga jest w Jezusie Chrystusie. I nic nas od niej nie odłączy, ale czy zauważyliście jedną rzecz? To, o czym chcę teraz powiedzieć, że my sami możemy sprawić ten problem, że nie będziemy odczuwali Bożej miłości, jeżeli żyjemy w grzechu. Bo tutaj apostoł Paweł wymienił wiele różnych rzeczy. Prześladowanie tego świata, głód, nagość i tak dalej. Ale nie wymienił tego, że grzech mógłby nas odłączyć od Bożej miłości. Bo grzech istotnie może nas od tego oddzielić. Grzech oddziela człowieka od Boga, a Bóg jest miłością, tak? W Izajasza, w księdze Izajasza jest napisane, lecz wasze występki, czy tam wasze grzechy są tym, co was nie odłączyło. Jak tam jest napisane, że co sprawiło, tak? Ja już parafrazuję, że Bóg nie słyszy. Tak? Że to nie jest problem Boga,
bo on słyszy ogólnie, tak? Ale to jest problem człowieka. Chcę, by to było jasne, że Boża miłość jest dla każdego dostępna, ale ze względu na to, że nie każdy ją przyjmuje, to pojawia się problem, tak? Jak ktoś, powiedzmy, żyje w grzechu, to nie przyjmuje Bożej miłości. Jeszcze mam nadzieję, że znajdę z Ewangelii według świętego Jana na ten temat. Mam. Ewangelia według świętego Jana 14. Od 21 wersetu. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. Jakie są te przykazania? Czy to przykazania, jak wielu ludzi myśli, z tego faryzyjskiego dzisiejszego świata, że tak to ujmę, że te przykazania to natychmiast się ludziom w głowach świta, że to są przykazania o szabacie, o świni. Czy tego nauczał Jezus? Jezus mówił w swoich przykazaniach, przykazaniach, jakie nam dał, po pierwsze, miłość wzajemna, to jest najważniejsze. Miłość nieprzyjaciół. Te rzeczy to są głównie takie, że tak powiem, najważniejsze, albo miłość do Boga i do bliźniego, tak? Na tym powinniśmy się koncentrować. I jeżeli te przykazania wypełniamy, to jesteśmy w stanie odczuć Bożą miłość w naszych wnętrzach. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec. Czyli taki człowiek, który zachowuje Boże przykazania, miłuje Jezusa. I to działa w obie strony, że Bożą miłość taki człowiek będzie odczuwał, tak? I ja go będę miłował, to mówi Jezus, tak? I objawię mu siebie samego. Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota. Panie, cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie światu? Jezus odpowiedział, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał. Ojca. Czy kto nie miłuje Boga, ten nie zachowuje Jego nauki i nie da rady niestety, albo stety, bo to jest sprawiedliwie właściwie, tak? Bóg, nie zapominajmy o tym, że On jest miłością, ale jest sprawiedliwy. I nie może być tak, że ktoś będzie odczuwał Bożą miłość bez względu na to, jak żyje, że żyje codziennie w grzechu, ale wierzy w Bożą miłość, więc będzie ją miał. Wierz w Bożą miłość, tak? To jest podstawa, o której też mówiłem, ale też ważne jest to, aby zachowywać na co dzień Jego słowo, Jego naukę, naukę Pana Jezusa, tak? Sporo jest tej nauki w Ewangeliach. Jeżeli ją zachowujemy, to miłość Boża absolutnie będzie w nas mieszkała, tak? Jeżeli zachowujemy tą naukę. Lecz jeżeli nie zachowujemy tej nauki, to mimo tego, że Bóg nas kocha, to i tak nie będziemy odczuwali tej Bożej miłości. Dlatego tu jest napisane, że a kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec. I ja go będę miłował i objawię mu siebie samego, tak? A jeżeli nie, jeżeli ktoś nie miłuje Boga, to nie będzie odczuwał Bożej miłości. Mam nadzieję, że to jest jasne. Właściwie na tym mógłbym zakończyć. Pamiętajmy, że Bóg kocha ogólnie wszystkich ludzi, ale żeby odczuć Bożą miłość, to trzeba po pierwsze w nią uwierzyć, tak? W miłość, jaką Bóg ma ku nam. Pamiętajmy o krzyżu, o tym, co Jezus dla nas uczynił, że nie ma większej miłości od tej, niż ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. I wiemy, że Jezus umarł też za nieprzyjaciół, wstawił się za przestępcami, czyli każdego człowieka kocha,
Ale aby człowiek trwał w tej miłości, to należy zachowywać jego przykazania i wtedy będziemy odczuwali miłość Bożą, jaką Bóg ma ku nam. W przeciwnym wypadku, jeżeli człowiek żyje w grzechu i wierzy sobie w miłość Boga, to on może w to wierzyć, ale nie będzie tego odczuwał. Kto znowu powie, to jest poleganie na emocjach, jeżeli mamy tylko polegać na uczuciach. Ale ja wierzę, że to jest istotne. Powiem wam, kilka lat jestem chrześcijaninem, tak? I wiem, że powinno się słuchać tego, co mam w swoim wnętrzu, tak? Po to jest Duch Święty, którego nie widać, ale dzięki temu, że my jesteśmy w stanie go czuwać nawet, tak? Czy słyszeć jego głos, to na tym mamy polegać przecież. Ok? Nie poleganie na jakichś emocjach, które są jakby nasze, cielesne. Nie mówię o tym, absolutnie nie. Ale mówię o tym, jak Duch Święty działa na emocje. Tak? Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ok, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.